Czołem, kochani! Szczęść wam Boże! Czyje pomysły na Ewangelię są najlepsze? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. To historia rycerska opowiadająca o wydarzeniach z dawnych czasów. No a może po prostu to legenda o dwóch rycerzach, którzy zwiedzili już cały świat. Byli na różnych wyprawach i podbojach i zostało im tylko jedno marzenie. Słyszeli, że gdzieś na świecie jest góra, na której mieszka Pan Bóg. Tak więc postanowili i na nią się wybrać. Wyruszyli w poszukiwaniu góry Boga. W końcu, gdy stanęli pod jej szczytem, na samym dole, dostali od jednego z aniołów zadanie, żeby zebrać do worków, jakie dostali, kamienie i przynieść je ze sobą na górę. Jeden z rycerzy zaczął krzyczeć i narzekać, że to niemożliwe, że jak to jest? Przecież ten Pan Bóg całe życie to tylko chce od niego jakichś wielkich rzeczy, ciężkich zadań, że on w ogóle o nim nie myśli. Drugi natomiast ruszył przed siebie i do swojej wielkiej torby, a raczej worka, zbierał kamienie, a ten worek stawał się coraz cięższy. W końcu tylko on jeden dotarł bez swojego przyjaciela. I gdy stanął w progu boskiego domu, zauważył, że ta jego ciężka torba, a raczej wór, zamienił się w małą sakiewkę. I co więcej, że zamiast kamieni w tej sakiewce znalazł monety złote i srebrne. Zdziwiony zapytał się, co to się wydarzyło. I wtedy dowiedział się, że każdy, kto idzie do Boga zgodnie z jego poleceniem, może liczyć na wielką nagrodę. Dzisiaj czytamy słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Posłuchajcie. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Oto słowo Pańskie. O Piotrze słuchaliśmy już w zeszłym tygodniu, przyglądając się, jak Chrystus mówił o nim, że jest jak opoka, że daje mu klucze do Bożego Królestwa, ucząc się też, że Piotr jest dzisiaj bardzo ważną postacią, bo każdy papież jest następcą świętego Piotra. I dziś, tydzień później, słuchamy czegoś, co nas wybija z tego rytmu. Słyszymy, że Piotr miał swoje własne marzenie. Marzyło mu się widzieć Chrystusa, który kocha wszystkich i wszyscy go kochają, który jest niemalże królem podziwianym przez innych. Gdy słyszał od Chrystusa, gdy on mówił i szykował apostołów na to, że będzie cierpiał, że będzie prześladowany, a w końcu, że będzie zabity,
i że zmartwychwstanie. To Piotr nie zgodził się z samym sobą na taką wizję. Powiedział nie, tak być nie może. I co wtedy zrobił Pan Jezus? Pan Jezus musiał go uwolnić, tak jak uwalniał wielu innych w czasie egzorcyzmów i powiedział do niego, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, tak jak ja, tak jak Bóg Ojciec, ale po ludzku. Zamiast widzieć boskie plany, chcesz realizować ulotne marzenia, które nie są prawdziwe ani szczęśliwe, a co najwyżej mogą być tanią bajką. Historia zna nie tylko przypadki świętego Piotra, który miał inne pomysły na Ewangelię niż te najlepsze, bo chrystusowe. Zna też historię świętego Franciszka i papieża Innocentego III. Święty Franciszek przybył do Ojca Świętego, aby prosić o to, by ten ustanowił nowy zakon, by uchwalił regułę przez niego przygotowaną i pozwolił mu i jego braciom stać się zakonnikami. Ojciec Święty Innocenty III nie za bardzo dowierzał, że takie wielkie wymagania życia w ubóstwie całkowitym są możliwe. Nie chciał się zgodzić na takie rzeczy. Mówił, że to nie może się wydarzyć i że to nie jest dla ludzi. Więc zrezygnował z Franciszka i miało się okazać, że to nie jest jednak tak. Franciszek przyszedł jeszcze raz do Ojca Świętego, ale ten już był po bardzo ważnej rzeczy, którą opowiedział zebrany. Miał proroczy sen. Śniła mu się bazylika, piękny kościół z filarami, który cały się trząsł i zobaczył, że do tej bazyliki, do tego kościoła wchodzi biedny żebrak, biedaczyna. Taki człowiek niepozorny, który powstrzymuje kościół od zniszczenia i zawalenia się. Zobaczył, że ten, kto tam przychodzi, jest wskazany mu jako święty Franciszek. Wtedy on już jako papież wiedział, że mylił się w swoim rozeznaniu, bo nie myślał po Bożemu, ale po ludzku. A przecież ma myśleć tak, jak Bóg myśli. Okej, mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że najlepsze pomysły na Ewangelię to pomysły samego Pana Boga. To chrystusowe pomysły, nie te nasze, zwyczajne i ludzkie. Mam nadzieję, że teraz już mamy jedno wielkie KPW i takie małe, ale ważne i przydatne zadanie. Sprawdźcie sami, jak często potraficie słuchać Pana Boga. Może warto na ten tydzień zrobić sobie mały kalendarz codziennej modlitwy, odhaczając za każdym razem, kiedy pamiętamy o spotkaniu z Panem Bogiem? Na pewno warto. Dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!